Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, z poślizgiem kilkudniowym, ale rozpoczynamy loty zimowe. No, pogoda nam teraz na szczęście dopisuje odpukać. Zobaczymy jutro. Dzisiaj akurat słońce się pojawiło. Na szczęście ten deszcz, który padał przez te 3 dni świąt, Wigilię, pierwsze, drugie święto, już został pomału, wiatr obwiał, ziemia wyschła, także się tak troszeczkę lepiej i dużo wygląda. Połapaliśmy już część gołębi, które teraz będziemy koszować. Pierwszy lot planujemy, tak jak mówiliśmy, z 20 km. Maciek trzyma już pierwszego gołębia. Lista wszystkich gołębi, które biorą udział w lotach, to jest około 93-92 gołębie. No musimy to dokładnie teraz właśnie... Znaczy to taka lista była, ale ile będzie, to zobaczymy. Zobaczymy, jakie będzie, to dlatego na stronie internetowej proszę sobie tam wchodzić. Szczegółowa lista gołębi zakoszowanych będzie i można ją sobie tam zobaczyć, zweryfikować z tymi gołębiami, które tam na stronie mamy przeznaczone na loty zimowe. Tam proszę zwrócić też uwagę, że są tak jakby nie tyle dwie drużyny, ale dwa takie zestawienia tych gołębi. Jedne to są wszystkie gołębie, które biorą udział w lotach zimowych, a drugie zestawienie jest zestawieniem, które zawiera 48 albo 9, nie pamiętam teraz dokładnie, 48 albo 9 gołębi tak zwanych aktywowanych. To są gołębie, które lecą i one będą niejako posiadały dodatkową klasyfikację uwzględniającą ich pozycję, żeby się można było żeby osoby, które opłaciły niejako ich start, ten udział w nagrodach dla nich był jakiś tam odpowiednio policzony. Także rozpoczynamy koszowanie. Pierwszy lot tutaj oczywiście na systemie naszym tutaj robimy. Wszystko, pierwszy lot nazwaliśmy lot zimowy numer 1. To taki malutki, krótki, 20-kilometrowy. Znaczy to jest 20-kilometrowy. Ten drugi podejrzewam też będzie w granicach 20 km, bo gołębie, mówię, całkiem inaczej lecą latem, a całkiem inaczej lecą zimą. To zresztą widać na poprzednich latach. Te prędkości są całkiem inne niż letnie prędkości. Inaczej chyba obierają te kierunki, inaczej świeci słońce, inny poziom, inne ustawienie tego słońca jest i dlatego mówię, a nieraz nie ma wcale tego słońca, czyli mówię, te pierwsze loty na pewno będą w granicach 20 km, później będą 30, 40. I co ciekawe, jeszcze powiedzmy właśnie od razu, kiedy tę listę gołębi będziemy mieli, tam na stronie nasze golebniki będzie można rozpocząć to pierwszy lot, będziemy tak jak w ramach testu wdrożenia i dokładnego wytłumaczenia kolegom, o co chodzi, a będzie można sobie osoby, które nie mają tutaj gołębi, aby chciały brać udział w rywalizacji, zrobimy tak zwane to mistrzostwo drużynowe. Mistrzostwo drużynowe polegające na tym, że z tych gołębi, które będą tutaj na dany lot wystawione, będzie wybrana na każdy lot, może sobie mógł hodowca wytypować swoją, tak jakby wybrać, wykupić drużynę 3-4 gołębi, zobaczymy się dokładnie ile to będzie, 4 gołębi raczej, z tych gołębi będą 3 gołębie brały udział w punktowaniu, zliczane będą, no tam po prostu całe szczegółowo jak to będzie zrobione, dlatego sugeruję wejść sobie i ten pierwszy, drugi lot potraktować w sposób testowy, tam będzie można wejść i sobie to po prostu taką drużynę skompletować i gołębie z tej drużyny będą dla tego my jako hodowcy. Już normalnie lecimy tu, normalna tak. Rywalizacja, a tam to będą tam mówię, to jest pierwsze, dodatkowe, to są takie pierwsze dwa loty, taka zabawa będzie, ten, a później to chcemy zobaczymy. To sobie po prostu ubogacić tutaj trochę, dobrze, tak. I rozpoczynamy teraz koszowanie. Koszowanie. Rozpoczynamy. Rozpocznij koszowanie. Proszę bardzo. I idzie. No, kolega Maciek teraz bierze o gołębia. Pierwszy gołąb ma numer 4490, końcówka 73. Sprawdzamy dokładnie. Wszystko tak się zgadza. Widzimy. Nakrapiany. Aha, i każdego gołębia mamy zdjęcie. Każdy jeden gołąb. Te dokumenty, które były do niego dostarczone i na loty zimowe został, to wszystko zostało zeskanowane i tam, jak się nazywa, są te, będę patrzył, będę sprawdzał, tak, jeszcze nie wyskoczył, zaraz zobaczymy, już rozpoczęliśmy koszowanie, tu mamy gołębia drugiego zakoszowanego o numerze 9360, sprawdzamy, 9360, początek 0345, dobrze, chcemy się upewnić, żeby nie było żadnych pomyłek, może jakiś dojdzie, zobaczymy. Chyba nic nie doszło, co? Czy nie? Nie wiem. Zobaczmy przy okazji, jak już ciemno mamy, jest godzina. Rozpoczęliśmy koszowanie, pierwszy gołąb 16.05, a widzimy całkiem ciemno. Tak, gołąb trzeci 49.38. 0.78. Tak. O, proszę bardzo. I czekamy teraz, aż będziemy mieli, no, tych 90 kilka gołębi nam troszeczkę zajmie, ale musimy to zrobić, ten pierwszy, bardzo dokładnie, żeby tutaj nie było problemu żadnego z patrzeniem, czy sam się numery nie zgadzają, tak? Stefan Ogrodowski, 36,98. 98, tak. 36,98, 0,279. O, i tak sobie te gołąbki po prostu będą teraz po kolei tutaj wskakiwać niejako. Troszeczkę pracy przed nami jest, ale no, zimą, ale miejmy nadzieję, że będzie ten. Ja ci będę czytał 252, końcówka 0,78, początek. No i widzimy, rozpoczęliśmy koszowanie, no i teraz będziemy je tutaj po prostu po kolei wszystkie wkładać. Pomału, to jest numer 2598. Pomału kończymy nasze koszowanie tu gołębi. Doszliśmy teraz do 85 gołębi,
które mamy już zakoszowane. Zostało nam tu w koszu kilka sztuk dosłownie. Jeszcze dwa, zobaczymy zaraz ile ich jest wszystkich. Także będziemy wtedy znali. Teraz jest kolejny Maciek 2056. Gołąb to jest kolegi Jana Zycha. Zostało nam tych gołębi tutaj już kilka. Tam jeszcze jest 4 sztuki. Także będziemy wiedzieli z tych 90 gołębi, które mieliśmy planowane, będziemy wiedzieć ile jest niezdatnych. Gołębi, ile jastrząb wziął, czy to po prostu Przemysław Wiktorowicz. To jest 4127 końcówka gołębia. Kolejny, tutaj jeden gołąb po numerze chyba 10708. Jest gołębiem, który rozbity, jest bardzo mocno, on nie pójdzie, on ma złamane skrzydło, mostek taki zniekształcony, także nie ma sensu nim lotować. Nie, także, on nie poleci. Nie, dlatego mówię, to także on tu jest jeszcze, żeby ktoś jakby się martwił tego gołębia. 2582. Tak, jest ten gołąb z Sebastiana Adama Połoma z oddziału Czersk, L299. O, i ostatnie dwa gołębie, ten. To jest gołąb po numerze, raz wyskoczy, 2299064, tak. Marcin Chorodziejko i jeszcze ostatni gołąb, czyli to będzie 90, czyli dwóch albo trzech. Zobaczymy zaraz sobie, także tak, tyle gołębi mamy, czyli mamy ten lot 2600, 299 Tomasza Bobro. Gołąb też tutaj się znalazł, jako ostatni został zakoszowany, także zapraszamy. Jak mówię, na stronie internetowej będzie można zobaczyć całą listę, tamtą listę sobie jeszcze dodatkowo wszystko możemy zweryfikować jeszcze, bo nie wiedzieliśmy jakie gołębie będą, te co jastrząb zabrał, czyli widzimy, trzech nie ma, może się jeszcze kiedyś znajdą, no zobaczymy, czy jak jastrząb ich nie wziął. Także na razie dziękujemy i zapraszamy wszystkich do oglądania tej rywalizacji zimowej. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Do jutra. Nim wyjedziemy od kolegi Maćka, tutaj jeszcze dokonamy losowania drużyny darmowej, tak? Która... Tak, to jest dodatkowa drużyna darmowa, to nie jest drużyna darmowa. To jest z tych osób, które opłaciły już... To jest właśnie lista, tak, uczestników jest na lista... 2018 rok. Ci, którzy opłacili zadatek. Jeżeli osoba, która będzie wyciągnięta, nie opłaciła, to następna osoba z góry wchodzi na jego miejsce. Dobrze, tych drużyn mamy tutaj losów, popatrzmy, pokażmy no tutaj. Zobacz, widzimy, który z tych ktoś ma tutaj, widzimy, dobra. Chyba... Razem jest 590 ileś gołębi, prawie czy 90, coś takiego. Tak, z tym, że tu, te pierwsze też drużyny, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta i szósta, pięć drużyn są wpisane, bo hodowcy ci wpisali 10 gołębi. Mhm. Czyli rozbiłem to na ich dwie piątki. Rozumiem. Żeby to mieli równe szanse. Tak, a teraz tutaj właśnie będziemy losować. Wprawdzie wolałbym, jakby tu losowała chyba twoja córka Monika, ale teraz pora jest, damy radę. Tu pomieszamy to wszystko, no, wyciągniemy dobra, jeden z tych losów. I to będzie kto? I to jest drużyna 48. Pokażmy tak, pokaż tu. 48. Numer 48. I tutaj na liście 48. Draft Dariusz. Draft Dariusz. O, tutaj blisko, z Grzybno, pod Kartuzami. Draft Dariusz ma wtedy dodatkową drużynę. Także koledze Darkowi gratulujemy. No a teraz już jedziemy i zapraszamy wszystkich do patrzenia jutro na przylot gołębi. Tak jak na lot poszło 90 gołębi i tyle gołębi, miejmy nadzieję, że wróci, a lot z 20 km, no okolice Pucka, tak napisaliśmy Puck, no ale to zobaczymy. Wszystko zależy od pogody. Na pewno gdzieś w granicach 20 km. Następny lot planujemy może zaraz po nowy rok, zobaczymy jaka będzie sytuacja, jak będziemy się czuli. Ale i warunki atmosferyczne. Tak. Także dziękujemy na razie i zachęcamy wszystkich. 11 planujemy wystartować, czyli trochę trzeba będzie na niej poczekać i miejmy nadzieję, że wszystkie przylecą. Do zobaczenia już teraz. Dobry lot.